Zawsze jest pewna radość, pewna też niewiadoma, ponieważ Eurowizja kojarzyła mi się zawsze z wielkim show, tym bardziej patrząc na to, co działo się w Gliwicach w zeszłym roku. Eurowizja Junior na wielkim, świetnym poziomie europejskim. Udało się to wszystko zrobić, jeszcze było zwycięstwo. Teraz jest trochę inna sytuacja, ale myślę, że to jest właśnie dla nas wyzwanie. Jak zrobić ten konkurs tak, żeby pokazać cały czas tę energię, cały czas te emocje. Jak pokazać wzruszenia, łzy bądź radość tych uczestników, którzy będą startować w konkursie. Jak gdyby nasza Ala jeszcze trzeci raz rzędu wygrała, miała to złoto, to bylibyśmy chyba w niebo wzięci. Natomiast czasy są takie, jakie są. To są nowe wyzwania, nowe technologie, którym trzeba sobie tutaj radzić. Myślę, że jesteśmy też zgraną ekipą prowadzących z Idą i z Małgosią, bo spotykaliśmy się przy innych projektach, innych programach. Ja się cieszę, że to będzie w studiu, w którym na co dzień nagrywam program Jaka to Melodia, więc jestem jak u siebie w domu. No ale faktycznie możliwości są spore i trzeba z tego skorzystać. Wyzwanie, ekscytacja, pewnego rodzaju duma i szczęście, że zostałem wytypowany w roli prowadzącego. Angielski trochę podszlifuję i mogę działać. Powiedzmy, coś tam z tym angielskim jakoś sobie radzę. Myślę, że to też jest kwestia takiego pewnego tempa, w jakim trzeba prowadzić tego typu konkurs. Na konferencji było dużo właśnie informacji, że będzie inaczej to zorganizowane technologicznie. My się skupimy nad tą merytoryką, żeby po prostu dać temu serce i duszę i żeby to było u nas takie bardzo czytelne.